Ostatnia kwarta meczu, Pyra Poznań, UKS Łódź. Pyra Poznań prowadzi 63-48. Przewaga zmalała do 15 punktów, było już 20, ale to i tak jest spora zaliczka. Do zakończenia 7 minut, teraz próba za 3, nieudana, rzucał Filip Nowicki, ale potrafi Filip rzucać, teraz wyłuskał piłkę, jest sam na sam z koszem, Filip Nowicki. Gra też także Filip Nowicki w Warszawie, w Polonii 2011, ale to jest zbieżność nazwisk. I znowu Filip Nowicki przechwyt. I ładne podanie z naskokiem. Coś przekombinował teraz tym naskokiem. Mógł śmiało z lewej strony wrzucić. Co jest? Pał ofensywny. Faulował z numerem... Patryk Wal faulował z numerem 10. Przerwa techniczna, trzeba wytrzeć parkiet, wiadomo, grozi to kontuzją. Proszę Państwa, po pierwszej połowie wynik meczu 47-33 dla Pyry. Jeżeli chodzi o zbiórki, to Pyra ma wyższy skład, 16 zbiórek po pierwszej połowie, a tylko 10 zbiórek drużyna z Łodzi. Najlepiej punktującym zawodnikiem w pierwszej połowie był w Łodzi Dawid Morawiec z numerem 4. Teraz skrzydełko Wielechowski. No nie trafia Wielechowski. Ale znowu błąd, strata w zespole łódzkim. Kilarowski. Będą zmiany. Najwięcej punktów. No, kto wie, po pierwszej połowie punktowało trzech zawodników dwucyfrową sumą 12 punktów. Pawełczyk 10 punktów, Milczyński 10 punktów, Wielechowski. Jest przechwyt. Za dużo panowie tych strat. Kibice cały czas dopingują swoje. Od jutra chłopcy z Pyry w roczniku 97 walczą we Włocławku, nie tak daleko stąd. Czercinała jeszcze z Polski. Kadeci już awansowali. Fajne odegranie, ale tutaj Milczyński powinien to złapać, wyjść w górę, zapakować. To by była efektowna akcja. Przecież z takimi warunkami można tutaj zaszaleć pod koszem. Powiem tak, za nami kończy się piąty mecz turnieju. Jeszcze Danka tutaj nie było. A przecież tu podejrzewam 50% zawodników potrafi dać z góry. No i czekamy, może by się udał. Akurat będę filmował. Kategoria junior U18 to jest poważniejsza koszykówka. Są zawodnicy, którzy w tej kategorii wiekowej grają już w zespołach pierwszoligowych, ekstraklasy nawet się zdarzają. Time out. Ja pokażę wynik, bo ja już nie wrócę tutaj do końcówki nagrywać, bo za dużo tego też nie idzie robić. 65-48. Chyba, proszę Państwa, że będzie emocjonująca końcówka. To ja jeszcze zrobię jeden filmik, ale raczej tutaj nie podejrzewam. Choć w koszykówce wszyscy wiemy, co może się wydarzyć. Specjalnie dla serwisu Koszykówki Młodzieżowej z drugiego dnia Mistrzostw Polski U18 w Libii.